Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Graj i witam was serdecznie w pierwszym odcinku z nowej serii na tym kanale po Mafii 2, czyli oczywiście Grand Theft Auto 5, moi drodzy. Jestem tak podekscytowany, że po prostu zacząłem mówić ciszej, po prostu wiecie, o co mi chodzi. Jestem tak podekscytowany, że koniec świata, ponieważ rozpoczynamy GTA 5. Czy ja tą grę grałem, Grałem, nie przeszedłem nigdy fabuły do końca, więc będziemy czym się bawić. Akurat fabułę główną, to ja sobie będę przechodził w tej grze, ponieważ słyszałem, że jest przeniesamowita. I co? Szykuje nam się troszkę bardziej, mniej poważna gra niż na przykład Mafia 2, którą przeszliśmy na tym kanale. I była bardzo poważną grą. Tak średnio poważną. A teraz pora na nową serię. Czyli GTA 5. To są oczywiście trzej bohaterowie, jakbyście nie wiedzieli. Raczej powinniście to wiedzieć. Och, cholipka, ale jestem podekscytowany. Podejdź do strażnika. Oczywiście wiem, jak chodzić, wiem wszystko. Jesteśmy tutaj w trójkę bohaterami. A, aby wycelować. Cholera, mój drodzy, początek troszkę za cichy, wiecie? Ja sobie szybko. Nieprzygotowany youtuber ze mnie. 25 to zawsze optymalna. Na tym telewizorze, jak nagrywam, zawsze 25 to jest optymalna ilość dźwięku. Oczywiście pięknie. Zamykajcie drzwi. Odpalamy. Zlecone ładunki wybuchowe za pomocą telefonu. Naciśnij strzałkę w górę, aby wyciągnąć telefon. Okej. Okay. O, ale telefon. Nacisnij, aby otworzyć listę kontaktów. Gdy napis detonacja będzie podświetlony, naciśnij X, aby wykonać połączenie. Klikamy połączenie. I ładunki wybuchną. No i pięknie. Jezu, ale te wybuchy wyglądają bardzo fajnie. Co to krew? A nie, dobra. Światło, myślę, że to krew jest. Jakieś tam zwłoki. Dobra, nieważne. Za dużo chyba horrorów oglądam psychopatycznego, bo Show the man. Slow and steady. Dokładnie tak. Obiekty są oznaczone na radarze jako no kółeczko, tak? Różnymi kolorami najprawdopodobniej. A, muzyka. Spadamy. No oczywiście, że spadamy. O, cholera jasna! Tak, to jest jeden z głównych bohaterów, czyli Michael. Grałem nim dużo, jak byłem dzieciakiem. Pyk, jest typ. Co jest? Ej, co? Przysiadło? Jak M nie żyje? Przecież ja strzeliłem prosto w ucho danemu typowi. Dobra. A co ci miałem zrobić? I to jest Trevor. Najprawdopodobniej, bo ma taki głos jak Trevor. Zresztą mógł być inny z takim głosem, psychopatycznym podejściem jak nie Trevor. Jeszcze jest Franklin, taki czarnoskóry bohater. A, by ukryć się z zasłoną, dobra, będę się tu pamiętać. Troszkę inny sterowanie niż Mati. I trzecim bohaterem jest czarnoskóry Franklin. Clinton. Wszystko co sprawdziłem, moi drodzy. A też grałem taki czarnoskóry bohater. Otwórz bramę. T, no Trevor oczywiście. Dobra. Oj, oczywiście Trevor, ale ma fryzurę. Oczywiście ja pamiętam jego wygląd. Tylko czy on miał chyba kiedyś krótsze włosy? A w sumie to jest 900 później, no przecież muszę o tym pamiętać, że my tutaj nie gramy w rzeczywistości teraz. Znaczy jesteśmy w rzeczywistości, tylko jesteśmy... Jesteśmy w rzeczywistości, tylko co ja chciałem powiedzieć, że jesteśmy w rzeczywistości, ale jesteśmy 9 lat później od głównego czasu. Ja mam pytanie, dzisiaj rozpoczyna główny czas. Jak sobie przeczytałem to w 2013 roku, czyli wtedy, kiedy ta gra wyszła dokładnie.
Tylko w sumie co ja się zdziwiam, dlatego są takie stare telefony i td. Dobra, w każdym razie trzeba zabić kolegi winarzem. Bardzo mi się przyjemnie tutaj strzela, chciałem powiedzieć. Ogólnie to sobie na początku już tam pozmieniałem troszkę ustawień. Oczywiście na początku sprawdzałem, czy gra działa i dalej, był ten wstęp, ja go oczywiście nie wyszedłem. Tylko ustawiłem sobie wszystko pod nagrywanie. Czyli włączyłem auto aima, tylko z dźwiękiem tu nic nie przestawiłem. Tutaj w ogóle coś... O, no Michaela się mogę przełączyć. Ale dobra, polatajmy sobie... Czekaj, no jakie polatajmy? Naprzód, dokładnie tak. Tutaj jakiś gliniarz jest na mapie. Ale dobra, nieważne. Idźmy, wróć do ekipy. Misja nieudana. Ekipa została w tyle. Jakie ki... Dobra, nieważne, moi drodzy. Wiecie, tylko ja umiem po prostu w prologu zepsuć wszystko. No tylko ja jestem po prostu takim... debilem, żeby zepsuć wszystko w fazie prologu. Dobra, w każdym razie dźwięk bym sobie musiał ustawić. Żeby sobie, wiecie, dialogi podgłośnić. Efekty dźwiękowe, muzykę. Ściszyć lekko pewnie lub zobaczymy. Pewnie będzie wszystko ustawione na 100, więc wiecie. O, tam oczywiście główka widziałem. O, tam leży, on tam nie przeżył. W ogóle patrzę, że tutaj... Tutaj jest troszkę trudniej tak naprawdę ich zabić, bo oni tutaj... No, trzeba celować im głowę, no. Żeby łatwiej ich było sobie zabijać. Nie, nie. Tutaj samochód kolejny przejechał, widzę. Zaczynam biegać, dobra. Tutaj się możemy skować z tym samochodem. Tutaj piękny headshot oczywiście wleciał. Gdy celujesz, naciśnij A, aby L2, aby strzelać w biegu. A, takie coś. Takie buty. Ale myślę, że mogę tutaj przycelować sobie na spokojnie. Przycelować sobie tutaj na spokojnie i tutaj poeliminować. Myślę, że to jest tutaj optymalniejsze, łatwiejsze. Przynajmniej testowania też można ruszać w tym trybie, widzę. Czy tutaj ktoś jest, bo ostrzeliwują ten samochód. Ja tutaj chyba widziałem gliniarza, jak się chował. Tak, jest tam, widzę. Mogę to specjalnie przycelować. Dobra, po prostu rozwalimy to. Dobra. Dostaj się do samochodu. Jakiego samochodu? A, bo tam na mapie jest, widziałem. Dobra. Dobra, headshoty, wale, sami widzicie. Kurde, fajne to sterowanie co jest, podoba mi się. To kółeczko takie, co nam wskazuje. Gdzie samochód? To jest samochód? Tak, bo jest oznaczony na niebiesko. Zaczekaj na ekipę. Ekipo! Ekipo, to nosi, chodźcie tu. No i ważne. Czy tak długo? O cholera! Czy teraz będę jechał? No to było mocne. Tak. Oczywiście zostałem już na początek. No oczywiście sterowanie jak zawsze w GTA takie same. Nawet nie muszę się niczego uczyć. L2 by hamować. No to oczywiście to wiem wszystko. Twój cel jest oznaczony jako kropka. Żółta. O, blokada. Okej. Okay. O, pociąg. Okej. Okay. Koledzy, mogliście się zatrzymać. Która nam główki porysowała. Ale co się dziwić. Where the fuck's the chopper?
O cholera! O cholera! Okej. No to widać, że nas Trevorek jak zawsze czuje się wkurzony. Oczywiście słowo fuck będzie ciągle tutaj grało, więc się przygotujcie na to, że ciągle gdzie zauważycie będzie fuck, więc wiecie. Takie urozmaicenie do naszego słownictwa przypięknego, tam samochód w ogóle. Wybombiłem. Czego się sobie bierze od tyłu, bo to skrzynek. A tutaj typek. O, no dobra, no nie miałem szansy, raczej chyba było oskiptowane, chociaż to nie miałem szansy. Okej. Czyli to jest początek gry. Co, że Michael umarł? Przecież to jest główna postać w grze. Podejrzany typ z wąsem. Zawsze typy z wąsem są podejrzani. Czemu? Nie. A, Michael. No, w sumie mogłem się tego spodziewać, że... Coś było nie tak. Ale ja mam pytanie, co się tu właśnie stało? Czemu on upozorował swoją śmierć? Nie? W sumie to nawet miało dużo sensu. Grand Theft Auto 5. 5, 5, jak tam wolicie gadać. Lub GTA po prostu 5. Łatwiej wymówić. Ile minut tego nagrania? Your son, James. Is a good kid? Is a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smoked dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. The big house and a useless kid. And I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. The same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Mm-hmm. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. There you say, Doc. No. Czyli teraz mamy nasz Michael po kilku latach. Po 9 chyba, tak? No i tak się oczywiście zaczyna ta przepiękna gra. Uff, to Los Santos robi wrażenie, to Los Santos naprawdę robi ogromne wrażenie. Ponieważ miastem jest oczywiście Los Santos, czyli podróba Los Angeles. To samo miasto, co było w San Andreas. Oczywiście piękny
Park Santa Maria Beach, to się nazywało w San Andreas. Rowery, typy na siłowni, pies, dużo typów, dwóch biegaczy, no to oczywiście no. Mamy z policjantem. Hobson. Znamy tu już. To nieźle. Okej, okay, czyli to jest nasz główny, kolejny główny bohater, czyli Franklin. Oczywiście nasz kumpel Franklin, nasz główny bohater Franklin. Wolę czerwony. Okej. Czyli jedziemy oczywiście. O, GTA 5, moi drodzy, jak ja z tą grą przeniesamowicie chętnie, żeby ją zagrać na kanale. Cholipka. W każdym razie, Frank jest młody. Widzicie, mam dobrze, że ja tak naprawdę nie muszę czytać tych zapisów, żeby się tutaj nie wpierdzielić w żadne auto. Schudnij, no troszkę nasz krak nie jest, no troszkę gruby, no muszę przyznać, no. Czy nie gruby, ale tak smukły. Nie, smukły to jest chyba na chudego się mówi tak. Nie wiem, wiecie co? Nie znam się. Jakiś typ na rowerach. Ja pieprzę, ty wiecie co robisz. Ale się wygodnie tymi autami jeździ. No moi drodzy, ja oczywiście umiem jeździć autami. Ja pieprzę, co to? Jakiś kotwy! Okej, okay, nieważne, właśnie zabiłem człowieka. Tylko przejechałem i połamałem nogi od kolejna. Jezus! Widziałeś jak chłopuję, jak przejechał! Tyleś tu dzieje na początku, czy to koniec świata, że nie wiem, na czym ja mam się tutaj skupić. Ja pieprzę, kolejny typ na motorze. Chciałem powiedzieć, że na rowerze, na ten motor. Lewo, burger shop tam był, cholera. O cholera, co się ze mną stało? Okej, nieważne, dobrze, wykamowałem to. Kij tam, no super, kij tam. Lewo, spoko. Ale w każdym razie, jedziemy za naszym kumplem. Typie, ty nie umiesz jeździć, co ty robisz? Ten chłop pod prąd jeździ! Kto ci prawo jazdy dał? Policja, usłyszałem! Ja pieprzę! Dobra. Jakie mam tutaj szczęście? Patrzcie, gdzie jest ze mną? Jedziemy w lewo na parking, tu jest parking. Dobra. Chyba nie obijem samochodu ani razu. Ja pieprzę!
oczywiście muza idealnie pasuje do klimatu. Na bank rezerw. Ten super bank. O! Policja. Zluzuj wora! Ty kręcisz na winkę. W jakim salonie? Cholera, cię policja tutaj brąba na super. No to fajnie, uszkodziłem samochód. Jak całą drogę przejechałem bez uderzenia samochodu, ponieważ mam dość dobrze wycenowane samochody. Ogólnie lubię jeździć samochodami, ponieważ to po mnie widać, że... Co ja właśnie zrobiłem? Czy syn dwie gałki naraz? Co się stało? Nie wiem, co było. O, tutaj są jakieś napisy na swoje patrz. A, to... A, bo jest klucz. A, widzicie? No, co jest jak mafii? Widzicie, to jest obok policjant. Ja sobie tutaj idealnie przyjadę, mnie nie widzi. Spoko, ja, to, ja rozumiem, ten, ja rozumiem, ja umiem uciekać przed policją. Spokojnie, ja grałem dużo gier. Ja grałem GTA 4, spokojnie, ja kumam, ja kumam. Dobra. Tak, ja się wyrąbałem tutaj. Dobra, udało mi się uciec z widą. Nie było takiej tam jakiejś super gra wyzwanie. Na pewno. Dobra, jedziemy do jakiegoś salonu. Nie wiem, o co chodzi z tym salonem. Ale jedźmy tam. Jezu, jak ten samochód ma kopać. Tu się, tutaj się przyjemnie prowadzi samochody. W przeciwieństwie do... Oczywiście mapy, gdzie te samochody były strasznie ociężałe. Nie diabo. Lepiej bym tego nie ujął. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a card like this. Wait a second. This guy right here, him? Give him a heart. That's a real man's card. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue. Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when you build a man. Don't get all this money. Money wasn't. Look, man, I gotta go. Hey, Sammy. Zbijać muszę się. Okej. Okay. Jimmy jakiś to, nie wiem, jestem chyba. Ale Jezu, gdyby mnie przywalił ten głupi, nie wiem co to było, to w sumie... O. Hop, chcę jechać ze mną, który to jest moje auto? Tutaj mam zaznaczone to na mapie, dobra. Każda grywalna postać ma swój własny wyjątkowy pojazd. Okej. Okay. To chyba dobrze. Dobra, nieważne. O! Okej. Jako o jakiejś ciotce w kantynie gadają. Nasz Lamar chyba ją lubi. To nawet bardzo. Nie ma tak w domu, okej. Możesz zachować pojazd, parkując się w garażu. Oho. Nigga!
What? Darmo zjadę mnie nazywasz. Kto przed chwilą samochody kradł? Aż mi się posunęła aż mi się kamera. Ubrania można zmieniać w garderobie. Spoko, dobrze wiedzieć. Okej. Okay. 250 dolców dostaliśmy. Autozapis, hurtownicy. Okej, okay. Zapiszmy. Po ukończeniu misji możesz uzyskać wynik w zależności od jej przebiegu. Misja może się powtarzać w celu osiągnięcia czegoś tam. Dobra, nieważne. Powtarzaj misję poza zakładkę menu pauzy, powtórzenie starej misji wykonane postępy w trybie popularnym. Spoko. Dobrze wiedzieć. Dobra. Mamy 24 minutki. Musicie. Co ja ci hałasuję? Kobiety teraz to łażę. Czy ciotka? Może. W każdym razie tak, co mam robić? Może tutaj mogę się przespać albo coś? Może przemierzmy się w coś. Mam. Jak przed chwilą patrzyłem, to miałem tam 24 minutki, teraz nie wiem ile teraz jest. Może ubierzmy się jakąś czarną. O, ty się stroje zmieniłem. Nie wiem co mi tutaj łączyłeś. Może po prostu ubierzmy się tak jak teraz jest. Jak teraz jesteśmy. Okej. W takim razie co? Ile teraz o, telefon. Franklin. No. Liquidity in the bitch. Okej, czy mam jakąś misję teraz? Myślę, że moglibyśmy ją teraz wykonać w sumie. O, selectem kamerę zmienią. Chciałem sobie otworzyć mapę, tak jak w Mafii, ale niestety wiecie, że tutaj startem się otwiera. Dobra, Steamel, pięknie. Franklin ma kontakt z S. Tak, spoko, kumam. Dobra, wchodzimy do naszego garażu. Ty trawa, skąd to ja naprawdę nie wiem. Czy dalej czołka do przodu jest otwieranie telefonu? Tak. O, podcie telefon! Na pewno lepszy niż przed. Teraz mi debilam absolutnie. Co my tutaj mamy? Właśnie miałem sobie zmienić. Dobra, dzienni, gdzie tutaj są? Gdzie to się tutaj robi? Ustawienia. Może tutaj. Głosić efektów. O, jest wyciszona. Dobrze. Głośność muzyki może sobie zmienić dotąd. I wyższe niżej. Jeszcze niżej, wzmocnienie dialogów oczywiście. Głos głośników wyłączony. Stacja radiowa. O, mogę zmieniać chyba. West Coast Talk. Rebel Radio. East Coast. Dobra, nie wiem. Zostaw mi te rapsy, co teraz lecą. Dobra. W każdym razie tak, pojedźmy do Simeona. Aby się... O! Aaaa, teraz są... Dobra, kumam. Co to jest tu? O! Non-stop pop. Super. Radio Los Angeles. O, Post Malone! Ja to już widziałem. A nie. Glasses Malone. Dobra, nieważne, są głupi. Ale, nie wiem. Radio Los Angeles skojarzyło mi się z San Andreas, więc wziąłem. Dobra, w każdym razie pojedźmy. O, co coś budują? Nie no. Fajnie, mi się wydaje, że będziemy grać w tą grę, bardzo fajnie. Już nie mogę się doczekać. Wykonamy sobie jeszcze jedną misję. I zakończymy sobie ten odcinek pierwszy. Gdzie on zaparkował się? Dobra, dobrze. Zaparkujemy tutaj. Nierówno, wiem, ale jakoś gdzieś trzeba. Dobra. Jak to się biegało? X-em chyba, tak? Tak, X-em. Nie, pamiętam, że w GTA 4 też jak się naciskało X się biegało. To chyba nie działa teraz. Dziwne, nie działa.
A teraz jak nie. Nie wiem, coś. Nie, coś tam coś nie mogę biegać. Albo może dlatego, że tu wchodziły? Nie wiem. Dobra. O, tu jest. So good to see you. Which is why I am very honored to announce to you that you are employee of the month. Huh? Oh. Anyway, congratulations. Congratulations. Became a winner. Yeah, me, Lamar, your nephew Sancho with the twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. I tell you what, my boy, you tell me exactly what you want. And I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together, I never had a black son. Nigdy nie miałem czarnego syna. I want him to be just like you. So the Franklin here has been awarded employee of the month. Jakie oczy zrobił? You fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Proszę. Nie rób swoich super entra freestyle, które mi właśnie odwaliłeś przed chatą. A więc co, muszę zrobić cięcie? Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, employee of the month. Fuck you, Nicole. Okay, you don't want to take your time. Let's go to Vespucci. Legitimate name. Okay. Chodźmy do Vespucci Beach. Dobra, wchodzimy. That country shit is enough to get us shot. Okay. Okej. Okay. W takim razie lecimy do teren. Okej, no super. Nasz kolega marzy o gangsterskich przygodach. Zresztą Franku chyba nie jest na początku do tego jakiś sprzęta nastawiony. Okej. Ponoże za ramarem. Aby się spiąć. A, no w sensie, no to dobra. Hello. Be cool, nigga. Dobra. Idźmy. O, wolosin, hello. Keep it moving, bitch. Man, I don't like this shit one bit. Okej, okay, czyli miałem chodzić idealnie za nim. Nagle hey, let's keep it smooth, homie. Man, your pussy the only thing that's smooth up in this shit. Man, what exactly did I do in the past night to deserve your stupid ass? This is a root
Poszukaj garażu. Dobra, sprawdźmy. Co mam zrobić? Coś z tymi garażami? O, on samodzielnie otwierał. Dobra, sprawdźmy. Tu jest jeszcze jeden duży garaż w sumie. Garaż w sumie. Dobra. Czy to już jest na pewno tutaj? W sumie mogę to być największy garaż, bo tam jest najwięcej rzeczy. O, nie mam toru. Okej. Czyli się strzelamy. Okej, fajnie. Jak się chowało? A gdzieś koło broni. O, patrz, on koło broni, dobra. No i razie, moi drodzy, lecimy. Okej. W takim razie, moi drodzy, zaczynam od strzelania na tym z wagosami. Okej, nieźle. Dobra. Pięknie. O. O, a tak strzelę to. Okej. To było dobre, dobra, schowałem się tutaj. Samoudek się tutaj piszczy. Znaczy, dzwoni, bo ktoś chyba próbował się na niego wkraść, albo coś takiego, nie wiem. Albo w sumie eksplozja może ruszyła to trochę, o tutaj sobie jeden. O, ty patrz. Ten cały Lamar, nasz kumpel, ma uzika, a ja mam pistolecik. O, cholera. O, jakiś pojazd. No to... Damn. Ale pięknie. A sprawdźmy. Dobra. Omar. No żyje, żyje. O, motor. Dzięki. Że... Gdzie ten motor? A, my go mamy teraz zgonić. Dobra, spoko. Wchodzimy do auta. Szybko, 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 szybko. Dobra. Rozpoczyna się taka pierwsza, poważniejsza akcja, można powiedzieć. Okej, lecimy. Dobra, wiecie co? Trzeba go znaleźć. Cega, no po prostu nie chcę, żebym ludzi, ale tak go widzę. Jak latamy! Co lepiej? Dobra. Jesteś położony, że trzeba strzelać. Okej, mogę tutaj strzelać. Okej, dobra, dobrze. Dobra. Odstrzelajmy od niego. Dobra. Co on robi? Dobra, dostał. To już chyba jest końcu komisji, widzę, więc sobie zakończymy zaraz. Wsiąść na motor. Udaj się do myjni. Okej. Jedziemy sobie tutaj pierwszy raz motorem. No, możemy sobie tutaj poprawić umiejętność prowadzenia. Dobrze wiedzieć. Dobra, tam sobie to przeczytam po prostu w trakcie oglądania tego filmu. Jedźmy tak w każdym razie. Mamy na GPS-ie pokazane chyba ile kilometrów mam do celu. Co jest dobre nawet. Fajne. W GPS-ie oczywiście mamy. Dlatego lecie.
Ogólnie społeczność gra jest strasznie długa, słyszałem. Więc na pewno dużo odcinków będzie. Nie wiem na ile dokładnie godzin ona jest, ale wiem, że... Ale wiem, że jest długa. Jak nie gdzie. Dobra. Jest jakaś mylna tutaj. O, sorry! To jest przypadek? A, tu jest numer. Okej. Okay. To już chyba koniec misji? To okej, okay, tak. Okej, okay, ukończono. Tego co, moi drodzy? Brąz mamy. Okej, okay. Tutaj widzę, że jakieś ceny misji, tak? Dokładnie tak. To i co, moi drodzy? Chciałem was jeszcze podziękować za ten odcinek. Jeśli wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję. Następny odcinek pojawi się już za niedługo. Dlatego co? Mam nadzieję, że spodobał się pierwszy odcinek. Dalsze przygody naszego Frankfina, całej trójki naszych bohaterów. Spotkacie w następnym odcinku. Dlatego co? Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. No i cześć i hej, do następnego.